Drodzy braterstwo, rozpoczynamy nasze czwartkowe zebranie, w którym rozważamy kwestię Ducha Świętego ostatnio. To znaczy, jest to część naszych rozważań odnośnie tego, cóż takiego ludzie znali od początku historii świata względem Ewangelii. Przeszliśmy przez różne epoki, że tak powiem, i dotarliśmy do czasu reformacji. Tutaj zrobiliśmy takie zatrzymanie się nad poglądami rozmaitych reformatorów. Doszliśmy do Michała Serweta i w związku z kwestiami, które dotyczyły tej prawdy, jaką Pan Bóg przez niego przekazał, to jest, iż Ojciec jest tą właśnie najwyższą istotą, której główną cechą jest miłość, postanowiliśmy zastanowić się nad kilkoma kwestiami odnośnie tego, kim, czym jest Duch Święty i jak można rozpoznać, że ktoś jest nim obdarzony i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy nasze rozważania od zastanowienia się, jakie są znaczenia słowa duch w Biblii i zauważyliśmy, że jest ich całkiem sporo, bo według niektórych takich rozpisek nawet jest tych znaczeń 12, że duch to generalnie jakaś niewidzialna siła, ale znaczy jest używany w Biblii także jako w znaczeniu mocy, powietrza, wiatru, oddechu, zasady życia, witalności, wigoru, ożywienia, przywileju do życia, prawa do życia, usposobienia Boga, Chrystusa, aniołów i ludzi, nowego stworzenia, istot duchowych i nauk czy też doktryn. I omówiliśmy już całkiem sporą część tej listy i jesteśmy aktualnie na części duch jako nowe stworzenie. Zaczęliśmy od zauważenia tego, jak to było w Starym Testamencie, przynajmniej niektórych kwestii, i zauważyliśmy, że potrzebne jest zwrócenie na to uwagi, czym w ogóle jest, jak powstaje nowe stworzenie, i tak ostatnio sobie o tym troszeczkę rozmawialiśmy. Tak w wielkim skrócie przypominając, gdy człowiek jest przyciągany do Jezusa przez Pana Boga, to w okresie czasu, w którym było to dostępne, to jest w wieku Ewangelii, w tym tak zwanym dzisiaj, było w ten sposób, że ten, kto przychodził poprzez pokutę, przychodził do wiary w Jezusa, stawał się usprawiedliwiony z wiary, czyli rezygnował z prawa do grzeszenia i do błądzenia. I gdy taki ktoś się później wzmacniał duchowo, troszeczkę nabierał więcej świadomości tego, co jest naprawdę wolą Bożą, to w pewnym momencie reagował na zaproszenie, jakim było: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali wasze ciała ofiarą żywą, świętą, to jest rozumną służbę waszą, czyli Rzymian, rozdział 12, werset 1, i poświęcał się Bogu. I o ile w tym usprawiedliwieniu Bóg zaczynał mieć z taką osobą do czynienia, zaczynał mieć do niej pewien stosunek, ponieważ ta osoba przychodziła do niego przez Zbawiciela, który zasłaniał swoją sprawiedliwością, ale to było takie zasłanianie tylko próbne i tylko tymczasowe, tak zwane usprawiedliwienie. Próbne usprawiedliwienie tymczasowe. Usprawiedliwienie tymczasowe, ponieważ było przypisane temu komuś, nie dane mu jako dla niego, ponieważ to, że Pan Jezus umarł jako doskonały człowiek za Adama, no to ta zasługa okupu musiała pozostać dla Adama. Bo gdyby otrzymała ją jakakolwiek inna istota, to dla Adama by nie zostało. Dlatego dla wszystkich innych ta zasługa jest na zasadzie przypisania, że ja uznaję, że ona jest za tą osobę, chociaż tak naprawdę nie jest, bo ona będzie dla Adama. Ale no, ma to swoje konsekwencje rozmaite i różnorakie. I tak jak sobie przypominaliśmy, to usprawiedliwienie dla osoby, która była usprawiedliwiona z wiary, było usprawiedliwieniem tymczasowym. To
To jest, mogło trwać nawet do końca jej życia, ale było na tej zasadzie, że jeżeli ty się poświęcisz Bogu, no to pójdziemy dalej w kwestii tego usprawiedliwienia. Ono przestanie być tymczasowe, a zacznie być rzeczywiste. Natomiast jeżeli nie pójdziesz dalej, nie poświęcisz się Bogu, no to będziesz je miał tylko na czas tego swojego życia, bo teraz jest to potrzebne ci, żeby nawiązywać kontakt z Bogiem. W przyszłości będzie nowe przymierze, na warunkach którego będziesz mógł wziąć udział w zbawieniu powszechnym, ale jeżeli chcesz skorzystać z wyborczego, no to musisz to zrobić coś więcej, czyli postąpić właśnie ten krok poświęcenia. I było to usprawiedliwienie próbne na tej zasadzie, że jeszcze nie skutkowało żadnymi konsekwencjami, jeśli przyjęło się to usprawiedliwienie, trzymało, ale w pewnym momencie stwierdzało, że nie, jednak droga bycia naśladowcą Jezusa to jednak nie jest dla mnie, ja tutaj jednak wolę błądzić, wolę grzeszyć, a kwestie wiary to przestała mieć dla mnie jakieś tam znaczenie. Czyli patrząc na z punktu widzenia przypowieści o czterech rodzajach gleby, to mogło być na przykład właśnie ci, którzy, gdzie ziarno zostało rzucone na drogę, ale ptaki je wydziobały. Czyli te różne, rozmaite sprawy tego świata, doczesne, mimo że szybko wzeszło czasem takie ziarno, to zostało wypalone pod wpływem, wybrane przez ptaki, albo też wypalone przez słońce, tam zależnie od sytuacji, czyli słońce tych doświadczeń, tutaj różne inne sprawy. I taki ktoś nie tracił swojego udziału w tym zbawieniu powszechnym. Dlatego było próbne i tak dalej. I mógł to próbne oczywiście wykorzystać do poświęcenia się Bogu. I gdy poświęcił się Bogu, to w tym momencie Pan Jezus mówi do Pana Boga, tak jakby, to wszystko jest takie wielkie uproszczenie, że ta osoba postanowiła poświęcić się, a co za tym idzie, przypiszmy mu tą właśnie moją zasługę, że ona idzie na jego konto. A to jest po to, żeby ta osoba otrzymała z powrotem, otrzymała w ogóle to prawo do życia i prawa życiowe, takie jak miał Adam przed swoim upadkiem. Tylko że to dla takiej osoby w tym momencie już zostawało rzeczywiście przypisane. Ale gdyby to było zrealizowane ze strony tej osoby, to oznaczałoby automatycznie, że należą mu się dokładnie te same rzeczy, jak miał Adam przed upadkiem. To jest doskonałe ciało, doskonałe otoczenie i tak dalej, więc natychmiast by wymagało to przygotowania dla niego jakiegoś odrębnego ogrodu Eden, zapewnienia mu doskonałych warunków i tak dalej. Co znowu by wykluczyło z tego, żeby Adam mógł to otrzymać, bo ta osoba się domaga tego, zaczyna się domagać tego, co jej się w tym momencie słusznie należy, bo zostało przypisane na jej korzyść. Ale ta osoba w momencie poświęcenia się Bogu automatycznie w tym samym czasie przez akt poświęcenia mówi, że otrzymałem te właśnie prawa, niekoniecznie to wcale rozumiejąc. Oni się często po prostu poświęcali Bogu, a niekoniecznie rozumiejąc, co właściwie robią, ale taki był skutek techniczny tego, co robią, że poświęcamy tą możliwość, żeby wziąć udział w wysokim powołaniu. To jest, żeby wstąpić w ślady Chrystusa, postępować tak jak On i koniec końców znaleźć się tam, gdzie On, czyli stać się istotami duchowymi, czyli w ich umysłach, sercu, woli zaczynało się coś nowego, ten nowy umysł, nowe serce, nowa wola, tak zwany właśnie ten zaczątek, zadatek nowej natury, zaczynała się w nich rozwijać tak jakby istota duchowa, to nowe stworzenie, które właśnie można różnie rozważać jako w ogóle nową istotę, która się w nich rozwijała, ale to brzmi tak różnie, dziwnie. To można, niektórzy to opisują jako po prostu te nowe
znaczenia dla mózgu, dla serca, dla woli, które sprawiają, że ona inaczej zaczyna patrzeć na świat, tak jak nawet rozmawialiśmy, że jak z punktu widzenia takiej możliwości zauważenia tego czwartego wymiaru, nie w sensie faktycznym, że czwartego wymiaru i tak dalej, ale człowiek patrzy na to, co przed oczami i tak dalej, a Bóg patrzy na serce i Duch Święty umożliwiał im spoglądanie w głąb, w głębokości Boże, w rozliczne sprawy Boże ze zrozumieniem. Tak jak kiedy Pan Jezus kiedyś mówił, że kto nie je ciała i nie pije krwi Syna Człowieczego, nie może być Jego uczniem i tak dalej, nie ma żywota w sobie, jeżeli dobrze pamiętam. I kupa ludzi tego nie rozumiała. Myślała, że faktycznie mają zjeść literalne ciało i pić literalną krew Jezusa i się bardzo zgorszyli, odeszli, przestali o to za Nim chodzić. Gdy tymczasem z punktu widzenia duchowego, no to rozumiemy, co to przedstawia, że to jest przyswajanie sobie, czyli czynienie swoim właśnie człowieczeństwa Jezusa i zasługi, czyli tego, co dla nich uczynił. No ale do tego trzeba było mieć Ducha Świętego, żeby to docenić i zrozumieć, o czym w ogóle mówił. Więc ten zadatek, to nowe stworzenie się w tym kimś zaczęło rozwijać. I tutaj ostatnio zastanawialiśmy się nad pierwszym, nad jednym z pierwszych wersetów, który mówi odnośnie tej kwestii, to jest nad Mateuszem 3 rozdziałem, wersetach 11 i 16. Odnośnie chrzczenia Duchem Świętym i ogniem przez Jezusa i w ogóle przez odnośnie ochrzczenia Jezusa, że otworzyło się Jemu niebo i widział Ducha Bożego wstępującego jako gołębice i przychodzącego nań. I mówiliśmy sobie, że tu między innymi jest mowa o Duchu jako o właśnie tym nowym stworzeniu, że Jezus w tym momencie stał się nowym stworzeniem, bo wcześniej był tylko doskonałym człowiekiem, odpowiednikiem Adama, który jeszcze właśnie nie miał tego Ducha Świętego. Wiele rzeczy rozumiał, wiedział na temat swego specjalnego urodzenia i różnych innych rzeczy, ale jeszcze wielu rzeczy nie rozumiał. I tak jak pamiętamy, po tym jak został ochrzczony, jedną z rzeczy właściwie prawie, że na początku, które zrobił, to poszedł na pustynię. Po co poszedł na tą pustynię? Bo zrozumiał masę rzeczy, które były i musiał sobie poukładać to w głowie, na czym w ogóle ma polegać jego misja i różne inne rzeczy i potrzebował na to aż tych właśnie, jak się okazało, 40 dni, podczas których nie jadł, bo był bardziej głodny Słowa Bożego i tego, o co chodzi, jak mu się otworzyły te niebiosa, czyli zrozumiał sprawy duchowe, otworzyły się jemu nieba, czy też niebo się jemu otworzyło. Zrozumiał sprawy duchowe. Niektórzy podkreślają, że także przypomniał sobie rzeczy, które były przed jego narodzeniem jako człowiek, czyli swoją egzystencję, swoją tożsamość jako Logosa, że te rzeczy zrozumiał. I dlatego mówię, że nikt nie widział oprócz tego, który przyszedł z nieba. W każdym razie to jest, dla mnie to jest ciągle nie do końca zrozumiałe, w jaki sposób to było możliwe, ale no, pewnie dlatego, że my nie twierdzimy, że jesteśmy spodzynymi z ducha i tych rzeczy niekoniecznie można zrozumieć, jak to jest, jak się pamięta, jak było istotą duchową. To takie trudne, no ale mówił, ja znałem Abrahama, czyli musiał sobie przypomnieć to, jak z tym Abrahamem rozmawiał. To było na pewno niesamowitą sprawą. I mówiliśmy też, że ten Duch Boży tutaj skoro stępować jako gołębica, no to było to też, że z nieba, no to też ta idea, że powietrza czy też wiatru tutaj też jest jako ten Duch Boży, który stępował z nieba. No i mówiliśmy o tym, że otrzymał w tym momencie, no, że można to z pewnego punktu widzenia powiedzieć o tym jako o prawie do życia, tej właśnie zapoczątkowanym w nim nowym stworzeniu, ponieważ to dało mu prawo do życia na poziomie duchowym.
z pewnego punktu widzenia zapoczątkował istotę duchową. No to właśnie nowe stworzenie, te znaczenia się przeplatają. I czy czegoś jeszcze nie przypomniałem takiego istotnego, czy przechodzimy do kolejnych wersetów? Macie wyłączony mikrofon, także jak coś, to... Może przechodzimy. Dobrze. Dobrze. No to następny werset, który jest tutaj w kolejności, bo korzystam z epifanicznego tomu drugiego, czyli, który się nazywa Stworzenie. Jest to w wersji elektronicznej jest to strona 198. Tutaj są właśnie te 12 znaczeń rozpisanych. Jest to rozdział 13, który się nazywa Szósty Dzień Człowiek. I tutaj są wersety, w których właśnie jest duch jako nowe stworzenie. Kolejnym z tych wersetów jest Ewangelia Mateusza, a też tylko, że rozdział 10, a werset 20. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 20. Kto by miał, znalazł i chciało przeczytać, to bardzo proszę. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 20. To proszę, ja mam akurat. Proszę. Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was. To może przeczytaj proszę od 19. Ale gdy was podadzą, nie troszcie się, jako i co byście mówili, albowiem wam dano będzie onejże godziny, co byście mówili, bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was. Dziękuję. A w jakimś innym przekładzie? Bo to była gdańska, jeśli dobrze rozumiem. Ja może przeczytam w międzyczasie z Biblii Poznańskiej. A kiedy was postawią przed sądem, nie troszczcie się, jak albo co macie powiedzieć, bo w tej godzinie dowiecie się, co macie powiedzieć, bo nie wy będziecie tymi, którzy mówią, ale duch Ojca waszego, który przez was będzie mówił. A jeszcze jakiś inny przykład? Tatuś zaraz kody zobaczy jeszcze. To jest? Mateusza 10. 10 rozdział, wersety 19 i 20. Ja w międzyczasie Biblię Lubelską przeczytam. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co będziecie mówić, albowiem będzie wam dane w owej godzinie, co macie mówić. Nie wy bowiem jesteście tymi, którzy mówią, ale duch Ojca waszego mówiący w was. To jak to jest w kodach? 10 rozdział i 19 i 20 werset. Kiedy zaś wydano was, nie martwcie się, jak lub co powiecie, dane będzie bowiem wam w onej godzinie, co powiecie. Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was. 20, tak? Tak, bardzo dobrze, dotąd właśnie. No i w jakim znaczeniu tutaj jest użyte to słowo duch właśnie? Myślę, że to w kwestii mocy. Że Bóg swoją mocą otworzy wam w waszych umysłach te komórki, które są potrzebne, żeby sformułować myśl odpowiednią do danej sytuacji, którą macie wypowiedzieć. Bóg jest w stanie, my bardzo często znajdujemy się w sytuacji, w której zapomnieliśmy czegoś, zapominamy. No.
No ja akurat to o sobie mogę powiedzieć. No, ciągle mam ten problem, że czegoś zapominam. Ale są sytuacje, w której nagle niekoniecznie miejsce, gdzie jest to zapisane, ale sama myśl przychodzi mi, jak czyż to jest ten cytat i mogę go wziąć i zacytować. Nie mam z tym problemu. No i myślę, że to jest w ten sposób Bóg swoją mocą w sytuacjach nadzwyczajnych jest w stanie no, w nas formułować swoje odpowiedzi na dany temat, w zależności od tego, co chce, żeby było powiedziane. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Znaczy ja mam też bardzo podobnie, jak brat mówił przed chwilą. Właśnie jak na czym zastanawiam i wtedy mi przychodzą do głowy takie cytaty z pisma albo jakieś myśli na przykład. To tak jakby właśnie takie natchnienie z góry przychodziło. Czyli to by jak od tego Ducha Boskiego po prostu. Dziękuję. Kto jeszcze? No więc no tutaj no może tutaj chodzi o to nowe stworzenie też właśnie, że to jakby no, ten wpływ Boży przez to nowe stworzenie będzie no, w jakiś tam sposób no, prowadził to, co dana osoba powinna powiedzieć i żeby się tym nie martwiła, tak? Przez właśnie to usposobienie Boże, czy też przez tą moc Bożą. Dziękuję. Proszę. Proszę. Ja myślę, że to, o czym mówimy, dotyczy tak nas, jak i członków maluszkiego statka, czyli spłodzonych z ducha. Z tym, że ich bardziej, ponieważ ich relacje z Bogiem, z Jego mocą, z Jego myślami, z jego usposobieniem są bliższe niż nasze, ponieważ no, my bez tego spłodzenia z ducha i bez tego tak bliskiego i bezpośredniego wpływu Jego mocy, no, nie możemy tak blisko być, tak blisko być i tak być mocno kontrolowani przez Boga, jak ci, którzy Jemu się poświęcili, oddali i zostali spłodzeni z ducha, czyli te wartości, ta inicjacja duchowa nabrała nowego znaczenia. To jest, ja chciałbym się odwołać jeszcze do tego, co mówiliśmy poprzednio, a więc, że po spłodzeniu z ducha to nikt nie wie, czy tam się coś stało, a że ktoś został spłodzony z ducha, czy nawet ten, kto został spłodzony, to nie zdaje sobie z tego sprawy, że on został spłodzony z ducha. W momencie, w którym został spłodzony z ducha. Nikt na to nie zwróci uwagi. Taki drobiazg. Ale po pewnym czasie zaczyna się rozwijać. To jest tak, jak plemnik wszedł do komórki. Z początku nic nie wiadomo, nic się nie stało, ale po pewnym czasie komórka zaczyna się rozwijać i nabiera coraz większych wartości. I tutaj ta duchowa to duchowe spłodzenie, to duchowe stworzenie, to nowe, zaczyna nabierać coraz, powiększać się i nabierać coraz nowych wartości. I to, co jeszcze miesiąc temu
w stanie spłodzenia było niemożliwe, to dzisiaj już jest możliwe. Bo każdego dnia się odrobinkę rozwija. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? No właśnie, bo tutaj zauważałem pewną kwestię, że to nowy umysł, nowa wola, nowe serce, że tak powiem, to nie jest do końca równoznaczne, równoważne nowemu stworzeniu. Nie? Bo nowe stworzenie, czyli osoby, które są spłodzone z ducha, chociaż miały te nowy umysł, nowe serce, nowe wolę, no to niekoniecznie je zawsze można stosować zamiennie. Bo na przykład widzimy o osób, które nie są spłodzone z ducha, a otrzymały właśnie tego Ducha Świętego, że one też mają nowy umysł, nowe serce, nową wolę, chociaż nie mają już spłodzenia z ducha. Więc to takie jest troszeczkę, no, nie jest do końca wymienne. Moc tam na pewno jest w dużym stopniu, że i ona jest używana, ale tutaj też bym nie do końca powiedział, że to też jest takie do końca zastępowalne. Dlaczego? Przypomnijmy sobie, jaka jest definicja siły, czy też mocy? Jaka jest definicja mocy? Samokontrola i cierpliwość. No właśnie, to jest połączenie samokontroli i cierpliwości. A jeszcze inaczej mówiąc, że Bóg ma moc, ale w dwóch różnych kwestiach. Ma moc jako cechę albo też przymiot boskiej, swojej boskiej istoty, i ma moc jako cechę albo przymiot charakteru. Ta pierwsza, czyli ta cecha albo przymiot boskiej istoty, jest to jego cecha albo przymiot, dzięki któremu swą siłą może on dokonać wszystkiego, co chce. Natomiast moc jako cecha albo przymiot charakteru, tego jego serca i umysłu, jest to taka cecha, dzięki której wybiera on dobre postępowanie i trwa w nim z radosną wytrwałością pomimo przeszkód. I w każdym przypadku jest to połączenie samokontroli i cierpliwości. Więc zobaczcie, że tutaj w tym miejscu nie wy bowiem jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch Ojca Waszego mówiący w was, to gdyby to zamienić jako moc Ojca Waszego mówiąca w was, to połączenie samokontroli i cierpliwości to nie jest do końca to. Ona umożliwia to, prawda? Ona tutaj jest to moc, która umożliwia to, że będzie wam dane w owej godzinie, co macie mówić, ale nie, samo z siebie nie jest tym, co przemawia. A co przemawia wtedy przez taką osobę? No wydaje mi się, że ten nowy umysł, czyli część tego ubłogosławione, ta rzecz, to zrozumienie, które wypływa w danym czasie, tak? Proszę. Wola i nowa wola i nowe serce, które też pomagają w gorliwości, żeby to zrobić, a nie zamilknąć, no i wola, żeby nie zamilknąć. Proszę, proszę. Myślę, że to, co przemawia, to jest ta specjalna, no nie chcę użyć niewłaściwego słowa, chyba użyję, moc Boża. Bo na razie nie znajduję zamiennika, która powoduje to, że ty w danej chwili sobie przypominasz dane szczegóły z Biblii, które czytałeś albo które słyszałeś, jako jasną wykładnię tam czegoś. Słyszałeś może tydzień temu albo 10 lat temu i nagle komórka się otworzyła, no i okazuje się, że tam właśnie jest to, co... Ja nie przypuszczam, żeby to boska
No, raczej to boska samokontrola połączona z twoją samokontrolą. I to być może, to właśnie może dochodzimy teraz do sedna tego nowego stworzenia, że to jest to, co boska samokontrola plus twoja samokontrola w połączeniu robią z twoim umysłem, czy powstaje w twoim umyśle, że pewne rzeczy stają się dla ciebie bardzo jasne i pewnych granic nie przekraczasz, bo bardzo łatwo jest przekroczyć granice. I spekulować. Nawet nieświadomie, nawet będąc w przekonaniu słuszności, przekroczyć granice. Natomiast myślę, że tutaj ta boska samokontrola połączona z samokontrolą tego, kto akurat jest w potrzebie tego, no powoduje to otwieranie się tych właściwych komórek, a nie innych. Dziękuję. Dziękuję. To zobaczcie na przykład przykłady, że tam apostołowie wchodzili do jakiegoś kościoła, do jakiejś synagogi, żeby głosić i pilnie się przypatrywali ludziom i zobaczyli kogoś, kto tam był wiele lat chory. Ale minęli całą masę innych i akurat do niego przyszli, prawda? Czyli to było rozpoznanie woli Bożej, taki specjalny dar też jest jeden z tych darów Ducha Świętego, czyli dar rozpoznawania woli Bożej, prawda? W takim specjalnym znaczeniu, że szybkiego, nie tylko ogólnego rozpoznawania woli Bożej, ale specjalnego rozpoznawania woli Bożej w sposób nadnaturalny, szybki. I akurat ten go zobaczyli. To i jego samokontrola mu to podpowiedziała? Jego własna mądrość mu to podpowiedziała? Na pewno nie. To jakieś zrozumienie, jakie Bóg im tam dał. Albo jeszcze inny przykład mam, to siostra Wanda Piętka o tym opowiadała, to jedna z członkiń zboru w Warszawie, że miała pewne kwestie, które przez wiele, wiele lat były dla niej niezrozumiałe. Ileś razy tam czytała na ich temat, mówi, że dowiadywała się, pytania zadawała i nie mogła czegoś tam zrozumieć. No nie mogła i koniec. Mówi, że chyba z 15 lat nie mogła zrozumieć pewnego zakresu. A któregoś razu jechała autobusem, zdaje się, tam i jakaś pani tam zaczęła zadawać pytania, i rozmawiała generalnie z jakąś panią i tam tłumaczyła jej jakieś sprawy z Biblii, bo tam miała pytania podczas tej podróży i w pewnym momencie zdała sobie sprawę, że ona tłumaczy tej pani, która tam w autobusie ją pyta o różne rzeczy, dokładnie to jej tłumaczy, co przez te 15 lat nie była w stanie zrozumieć. A tutaj tłumaczy innej osobie i wie, że to rozumie. Jak? Skąd? Nagle? Przez tyle lat tego nie rozumiała, a tutaj nagle ona właśnie tłumaczy tą daną sprawę z Biblii i czuje, że to rozumie i tłumaczy te różne zawiłości. Więc to jest takie, to dla mnie od wielu lat jest jeden z takich bardzo wyraźnych przykładów, w jaki sposób było to dane w godzinie potrzeby, że akurat jest kwestia, że w tym momencie jest potrzebne, żeby coś tam wyjaśnić i zostajesz, no tutaj ty masz to powiedzieć, bo ty jesteś odpowiednią osobą do tutaj odpowiedzenia w danej kwestii, więc ponieważ ty masz to powiedzieć, no to jak nie rozumiałeś, to otrzymujesz zrozumienie w danej kwestii. Czyli wszystko musi być we właściwym czasie, w odpowiednim momencie. Może być tak, że człowiek musi, nie wiem, dojrzeć do pewnego tematu, żeby zrozumieć, nie? Dokładnie tak. No, rozwinąć się pod względem duchowym do pewnych tematów, musi być jakieś podstawy i później dopiero bardziej zaawansowane rzeczy. Tak. Nie? Tak, albo
Pamiętacie tego brata spod Łodzi, który mówi, że też przez wiele lat pytał się o tam braci różnych, nawet mówi, że nękał braci, bo nie mógł zrozumieć jakiejś tam kwestii. Z czym to było związane? Tatoś, pamiętasz z tym usprawiedliwieniem, zdaje się? Nie pamiętam dokładnie, ale... To było takie, że jak to się nazywa... I mówi też przez wiele lat na konwencjach czasem mówi, że było spotkanie, że on tam prosił, tam było z iluś 10 braci nawet odpowiadało i każdy tłumaczył z innego punktu widzenia, on tego dalej nie rozumiał. I wreszcie któregoś razu, po tych 12 latach jakiś brat mu odpowiedział tak, że to wreszcie zrozumiał. Mówi, bo słuchaj, bo ty jesteś kolejarzem, więc... Są kolejarze, którzy są jednocześnie hydraulikami, ale nie każdy hydraulik jest kolejarzem. I w ten sposób to, że tak powiem, mówi, aha, to o to chodzi. Że był jakiś podzbiór, do którego było jedno, drugie. On mówi, że ty jesteś kolejarzem i ty prowadzisz pociąg. A czy każdy kolejarz potrafi prowadzić pociąg? Hydraulik. No, jakiś to nie każdy. No. W każdym razie, że był podzbiór i to, że coś było jakieś, to nie wykluczało tego, że było inne, ale odwrotnie niekoniecznie musiało być właśnie w ten sposób. Także właśnie tak. Więc będzie wam dane w danej godzinie, co macie mówić. I powiem wam, że ja to też i z własnego doświadczenia wiele razy zauważyłem, szczególnie w dyskusjach właśnie jakichś tam, że zaczynam rozumieć rzeczy, których niekoniecznie do tej pory rozumiałem, ale w trakcie dyskutowania, że jak się spogląda z punktu widzenia jakiegoś, to mając część zrozumienia, otwiera się więcej, że można więcej zauważyć, że rzeczy, które są potrzebne akurat do tej dyskusji, to jest tam pozwolone zrozumieć coś tam. Niezależnie od tego, czy już tak gdzieś było w literaturze, czy nie, ale akurat jest potrzebne, to jest potrzebne. Jeżeli taka jest wola Boża, to się rozumie tą kwestię. I to jest bardzo interesujące. Czasem wynika właśnie z tego, że się gdzieś kiedyś słyszało odpowiedzi na ten temat, ale się wreszcie poukładało. Prawda? Jak te różne kwestie, jak puzzle, które nagle stają się jasne, że to jest tutaj, to jest stąd. Albo wreszcie dostaje się tę kluczową informację, tak jak czasem przypuszczam, że jak mówimy, że no tak, bo w przybytku to jest tak, to nie każdy załapuje, o co chodzi, bo najpierw trzeba poznać obraz przybytku i te jego różne elementy. To w tym momencie to jest taka podpowiedź, że proszę bardzo, tu masz puzzle, które można sobie porównać do innej sprawy. Albo jest jakaś kwestia wyjaśniona odnośnie jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, a później bardzo podobna rzecz jest, ale w innym kontekście, zupełnie w innej części Biblii, prawda, i nagle o co tu chodzi. Tak? Jak na przykład te kruki, które Eliasza karmiły. Tak? Co przedstawiają kruki, które karmiły Eliasza pokarmem? Jeżeli Eliasz, to wiadomo Kościół, prawda? Było to w czasach suszy, gdzie wody było mało, czyli prawdy było mało, czyli średniowiecze i tak dalej. No i te kruki to były jacyś sekciarze, te, które generalnie no, nie były może bardzo dobrymi rzeczami, ale w pewnych okolicznościach mają współczucie i tam jeszcze u tych sekciarzy można było znaleźć jakieś okruchy prawdy, odrobiny i
ten Eliasz, ten kościół mógł się tam jakoś wyżywić na prawdach, jakie tam były przedstawiane. No dobrze. A jak przy Arce Noego, to co najpierw, to był kruk jakiś, nie? Co przedstawia ten kruk? Jak kruk został wypuszczony z Arki? No właśnie. No właśnie, tych sekciarzy. Tylko jak znasz jeden obraz, nie znasz drugiego, patrzysz, ale jest element wspólny. A Biblia jest harmonijna i spójna i na te same rzeczy ma te same obrazy. Więc można przenieść znaczenie z jednego do drugiego. Już nie będę tego wchodził i tłumaczył, bo to nie jest teraz do końca moment, żeby to tłumaczyć, ale rok potopu odpowiada historii ludzkości, prawda? I tak dalej. To, co się tam działo. Można sobie poszukać wykłady pod tytułem Rok potopu i tam dokładnie jest to tam omówione, że to nie jest to, że jak w Biblii jest pokazane, że tam te konkretne ilości dni, że padała woda, że to, że tamto, to ma to odzwierciedlenie w historii ludzkości. I to tam nie jest przypadkowo w danym okresie te rzeczy się dzieją. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dodać? Nie słyszę, więc Ewangelia Mateusza, rozdział 26, a werset 41. Rozdział 26, a werset 41. A jeszcze wracając do tego 10 rozdziału, 20 wersetu, że podstawiając inne te znaczenia, no to na pewno przy mocy mówiliśmy, że może o to chodzi. Powietrze, czyli powietrze by to tak mówiło zamiast nas? No raczej nie. Wiatr? Nie. Oddech? Nie. Zasada życia? Nie. Witalność, wigor, ożywienie? Nie. Przywilej albo prawo do życia? Nie. Usposobienie? Być może, tego nie omawialiśmy. Usposobienie jest bardzo prawdopodobne. Że na pewno coś ma do tego. Ma, bo to jest kompozycja skłonności, cech charakteru, prawda? Jakie tam są. I na pewno się z tym wiąże też poniekąd. Ale nie omawialiśmy jeszcze usposobienia jako takiego, więc no na razie powiem tylko, że prawdopodobne, bo najpierw musielibyśmy mówić, co to jest to usposobienie. Czy istota duchowa zamiast nas mówi? No raczej nie. Chociaż to jest właśnie sugerowane jako domyślne znaczenie, prawda? Że Duch Święty jest istotą duchową, która zamiast nas mówi. Czyli... No tak, bo jeżeli się rozumie, że Duch Święty jest istotą, to wtedy, jeżeli jest mowa, że Duch Święty to będzie mówił za ciebie, aha, to znaczy to ten duszek, który ta istota przyjdzie i będzie mówiła za mnie, ja się nie będę Albo opętuje cię w tym momencie, prawda? Przejmuje nad tobą kontrolę i zamiast ciebie mówi. Wykorzystując twoje usta, jakbyś był bezwolną kukiełką. A duch albo nauka, doktryna? No raczej też nie, chociaż efektem tego będzie jakaś prawdziwa nauka, doktryna, nie? Mi tak przyszło na myśl, że to może być tak, że to my się dostrajamy do Ducha Bożego. I wtedy spływają do nas takie natchnienia różne i zrozumienie. No. To nie jest w tym tak. Sensie, że przychodzi i nas opętuje, czy coś takiego, nie? Tak, ale to raczej chodzi o to, że nasze usposobienie dostosowuje się do usposobienia Bożego. Prawda? No właśnie, tak. Tak. No i to już jest to nowe stworzenie, tak? Albo jeżeli jest spłodzenie, jeżeli nie ma spłodzenia, to po prostu mamy wyższe znaczenie, takie wyższe no,
Można tak powiedzieć, że takie oczy duchowe się otwierają. No tak, takie wyższe tak. działanie. No, wyższe zrozumienie. Tak. No i zwróćcie też uwagę, że w sporej części bardzo możliwe, że to właśnie to usposobienie Boże, Chrystusa, aniołów i ludzi, które ma być jak najbliższe właśnie obrazowi Bożemu, mogło być tym, co doprowadziła do takiej sytuacji. Ponieważ to nie dlatego musisz czasem zdać sprawę o tym, kim jesteś i w co wierzysz, albo dlaczego akurat twoja nauka ma być tą właściwą, że ty tutaj siłę znalazłeś przypadkiem. Nie. To dlatego, że ty z jakiegoś powodu ty żeś protestował przeciwko czemuś, prawda? Albo występowałeś w jakiejś sprawie, byłeś gorliwy w związku z czymś. Więc ten twój charakter, wykonywanie tej woli Bożej, zrozumienia woli Bożej doprowadziło cię do tego miejsca, że musisz zabrać głos. No i w tym momencie, żebyś był w stanie odpowiedzieć odpowiednio, zostaje ci udzielone zrozumienie tej sprawy. Tak, mi się tak wydaje, że jest właśnie. No dobrze, ten Mateusza 26 rozdział, werset 41. Kto by chciał przeczytać, to bardzo proszę. 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 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Dziękuję. W innym przekładzie? Na przykład Biblia Warszawsko-Praska. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę, bo duch jest wprawdzie pełen gorliwości, ale ciało słabe. Dziękuję. Jeszcze jakiś inny przykład? Bo te mi się nie do końca podobają z pewnego punktu widzenia, o którym zaraz powiemy. Gdańską ja mogę. To jest do tego samo, muszę powiedzieć. Czujcie, szamujcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. To jest lepsze, ale też jeszcze nie do końca. Tak mi się wydaje. Jeszcze na przykład tysiąclatka. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. No i zobaczcie, tutaj mamy też jakiegoś ducha, prawda? Cóż to za duch? Duch w sensie usposobienia? Być może. No. Na pewno w jakimś sensie, w sensie usposobienia. W kodach jeszcze. Czuwajcie i módlcie się, aby nie weszli w doświadczenie. Wprawdzie duch ochoczy, jednak ciało słabe. Dziękuję. Wiecie co, może zanim będziemy jeszcze rozważali, o co chodzi z tym duchem tutaj, to chciałbym właśnie zwrócić waszą uwagę na te słowa. Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę, nie popadli w pokusę, nie ulegli pokusie. Jest to różnie oddawane. I teraz, które z tych jest poprawną wersją i dlaczego? Może nie ulegli. Może nie ulegli. Czemu? Bo nie weszli, Nie słychać cię, powtórz. No bo wchodzi, to się wchodzi raczej dobrowolnie. Wchodzić, to się wchodzi raczej dobrowolnie. A natomiast jak tu jest... Ulega się. No ulec to można... Natomiast wpaść, to się wpada niespodzianie, że idziesz, dół przykryty, stawiasz nogę i się okazuje, załamuje się pod nogą i lecisz. Nie byłeś w stanie zareagować. I nie ma w tym twojej winy. No właśnie, więc zobaczcie, że to tłumaczenie, że
abyście nie popadli w pokuszenie albo nie wpadli w pokusę, to nie jest do końca dobra myśl. Prawda? Już to nie ulegli pokusie, czyli tam wytrwali w pokusie, no to jeszcze jakoś można by o tym mówić. Ale to takie właśnie do celu jest to, żebyście nie weszli w pokusę. Bo jak ty idziesz w pokusę, to ty widzisz, że tam jest problem, nie? Więc ty masz czuwać i modlić się, żebyś był w stanie zrozumieć, że nie, 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 to jest pokusa, ja tam nie idę. Bo wpaść w pokusę można? Można. Można. Czasem Pan Bóg na to pozwala bardzo z konkretnych powodów. Dlaczego? Żeby wypróbować. To jest część naszego sądu, a więc pouczanie, druga część próbowanie. Trzeba wypróbować. Trzeba sprawdzić, jak zareagujesz w sytuacji, w której znalazłeś się nagle w twoim pojęciu, w twoich obserwacjach jesteś, zostałeś sam nagle. I to jest tak jak ta żona Abrahama albo Izaaka, która nagle wśród obcych ludzi została sama. On mówi, to nie jest moja żona, to jest moja siostra. Ona no, nie jest mi bliska, ale to siostra. To nie jest to samo co żona. O nią nie jestem zazdrosny. Zobaczcie, list Jakuba, pierwszy rozdział, werset 13. List Jakuba, pierwszy rozdział, werset 13. Proszę, mogę. Proszę. Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi, od Boga kuszony bywam, bo Bóg nie może kuszony być w złem, a sam nikogo nie kusi. O, dziękuję. Ja to przeczytam może z Biblii Tysiąclecia, bo całkiem nieźle jest oddane. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. W domyśle do zła, prawda? No, bo to jest ważny domysł, bo Bóg czasem kusi. To dobra, nie? W sensie wypróbowuje w dobrym celu, ale też nikogo nie kusi. A tutaj mówimy, że wpadają w pokusy. To nie są pokusy... No, gdyby było, czujcie i módlcie się, prawda, żebyście nie weszli w pokusy, Bóg nikogo nie kusi. To jak z dala widzicie, że są pokusy, to wy tam nie idźcie, bądźcie na tyle czujni, tak, i módlcie się do Boga o stosowną ochronę, żebyście nie weszli w to pokuszenie. W kodach jest, abyście nie weszli w doświadczenie. Czyli widzicie też, abyście nie weszli. Czyli nie pchajcie się tam, gdzie widzicie, że to jest pokusa, że to jest doświadczenie. Sami nie idźcie, bo widzicie, że tutaj będzie problem. Jak z daleka widzicie, że jest pokusa, to bądźcie na tyle świadomi tego, co jest, żeby tutaj no, samemu nie doprowadzić sobie do problemu. Co Bóg robi w czasie pokusy? No, egzaminuje nas, czyli obserwuje, tak jak nauczyciel ucznia. Jak uczeń jest na egzaminie, to nauczyciel mu nie pomaga. On wczoraj mu wykładał ten problem, ale dzisiaj jest egzamin. Ani się nie odezwie na ten temat. To ty masz wygenerować siebie. Ale co się robi? Obserwuje. Dozwala. I przygląda się i ocenia. I co jeszcze robi? Czuwa?
Nie, modli no. się. Czuwa, patrzy, tak, ale coś jeszcze. No w odpowiednim momencie wyprowadza z problemu, jeżeli chce nauczyć nas lepszych tych, no. A no właśnie, 1 Koryntian 10 rozdział, werset 13. 1 Koryntian 10 rozdział, werset 13. Pierwszy Koryntian. Rozdział 10, werset 13. Proszę. Proszę bardzo. Dokąd nie przyszło... Dotąd. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. No, czyli widzicie, stawia granice. To pomaga. I pilnuje, żeby było wyjście z tej sytuacji. Mhm. I jeśli się nie poddamy, tylko zdamy się na jego pomoc, to w pewnym momencie z tego doświadczenia wyjdziemy. Ale po co w nie wchodzić, jeżeli można go uniknąć, tak? No dobrze, i teraz czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Co to za duch? W jakim znaczeniu tu jest duch? Boża moc wprawdzie jest ochocza, ale ciało mdłe? Nasze usposobienie. Nasza wola. Czy tak, też nasze usposobienie jest ochocze. My chcemy pełnić wolę Bożą. No tak, tylko że nasza siła duchowa nie jest dostosowana do siły przeciwności, jakie przechodzą na nas. A czemu tutaj jest pokazane właśnie tej gorliwości i tym mdłym ciele? Mdłym, czyli słabym. Takim, które się ledwo tam, że tak powiem, nie jest. Co to za tym mdłe? No, no. W sensie upadłe, słabe, no słabe. Mhm. Jak mamy smak, to jaki to jest mdły smak? No taki bez smaku. Taki nijaki, nie? Jaki, coś tam jest, ale... No, ale muszę dorzucić przypraw. Pieprzu, ostrej papryki. A z czym nam się to kojarzy tak w ogóle z Biblii? Te przyprawy to z doświadczeniami. No. No to dodawanie przypraw, czyli złożenie. No myślę, że z doświadczeniami, że one muszą mieć swoją moc i muszą zaostrzają apetyt. Tak, to jest tak jak Izrael przy spożyciu baranka paschalnego przed wyjściem, przy wychodzeniu z Egiptu, do tego baranka miał gorzkie zioła. One nie były tam częścią baranka, ale miały być, one były zapisane, że mają być, te gorzkie zioła. A czemu gorzkie zioła były potrzebne do baranka? No bo baranek ma dość sporo tłuszczu i bez tych gorzkich ziół to on by był mdły, mało jadalny. A oni mieli przez tą noc zjeść wszystko, więc musieli mieć gorzkie zioła, żeby zaostrzyć sobie apetyt, żeby mogli zjeść więcej. I wtedy dzięki tym gorzkim ziołom oni mogli zjeść więcej baranka. Czyli dzięki doświadczeniom naśladowcy naszego Pana są w stanie okazać więcej wierności. Aha. Dziękuję. A jak mówimy właśnie o ochoczości, czy też o gorliwości, to z jakim jeszcze zjawiskiem fizycznym nam się to kojarzy? Jak jest określony ktoś, kto jest właśnie taki ochoczy, gorliwy, chętny? O.
no... doświadczonego. To znaczy... Rozumiem, ale... No, Piotrem, który był zawsze taki wyrywny. O, właśnie, i Jan, i Jakub. Tak? No tak. Oni nas nie przyjmują, to weźmy, żeś spali im wioskę, tak? Powiedz, żeście się modlili, żeby ogień z nieba zszedł, nie? Mm-hmm. Czyli byli jacy? No, byli gorliwi. Gorliwi, a w zjawiskach fizycznych jakby opisać? To jest... Boanerges, czyli... Synowie gromu, tak? Synowie gromu. No. Czy powiemy, że były gorące głowy? No, no tak, tak. Albo w gorącej wodzie kąpane, prawda? No, bo to czasami tak, chociaż to w gorącej wodzie kąpane to czasami znaczy różne inne rzeczy też, ale takie gorące głowy, myślę, że to byłoby bardzo odpowiednie. Takie. No dobrze, objawienie trzeci rozdział, wersety 15 i 16. Patrzcie, o to mi chodzi. Objawienie, rozdział 3, wersety 15 i 16. Poproszę, ja mam. Proszę. Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodaj, żeś był zimny albo gorący. Obyś był. Tak, a tak... Ponieważ jesteś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Czy to nie jest taki mdły właśnie? Ani zimny, ani gorący, takie... Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Tak? Nie ma wiele wspólnego z tym chętnym duchem, a jest taki... Robiłbym coś dla Pana Boga, ale tak mi się spać chce. Opracowałbym artykuł, ale jest film w telewizji, cokolwiek. Tak? Czujcie i módlcie się, aby się nie weszli w pokuszenia, bo w pokusę. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Czyli w jakim znaczeniu tutaj byłby ten duch? No już powiedzieliśmy usposobienie, tak? Że właśnie takie jest ochocze, czyli ta chęć spełnienia woli Bożej. Chęć spełnienia woli Bożej jest tam. Ale ciało nie nadąża za dążeniami nowego serca, nowej woli, tak? Nowego umysłu. Bo dlaczego nie nadąża? Bo jest mdłe. Bo jest zmęczone. Jest niedoskonałe też. Osłabione. No właśnie. I tak mi się spać chce. No. No ja wiem, że temat jest ciekawy, ale już skończcie. No. No. Zobaczcie też. Do czego dąży człowiek naturalny? Do odpoczynku. A właściwie inaczej mówiąc. Do komfortu, do luksusu. Czyli do samolubstwa. Kieruje się samolubstwem. Mi ma być dobrze. Inne rzeczy na drugim planie. Nie? Ja chcę mieć dobrze. Ciało jest niechętne do robienia innych rzeczy. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Więc ten duch to co w tym znaczeniu tutaj? Wola. No, to nowy umysł, nowe serce, nowa wola. Właśnie to nowe stworzenie w tych, które go mieli. Ich cielesność, ich ciągnie. Ty weź się tak bardzo nie żyłuj, bo ty jutro masz na 7 do pracy, nie? To co ty będziesz tutaj wieczorem jeszcze coś o Bogu? Ty się powinieneś wyspać, nie? albo no, każdy może podstawiać sobie różne sytuacje.
I zobaczcie, w tym momencie ta pierwsza część, czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Dlaczego jest? Bo ciało to pasuje, nie? On nie będzie robił wysiłków, żeby czegoś tam ominąć te próby pokusy, które mógłby ominąć, bo nawet jemu się one podobają. Jemu jest tak dobrze. Ja sobie wezmę książkę i poczytam. Albo no przecież muszę odpocząć. I sami wchodzą w związku z tym w pewne pokusy, bo chcą właśnie zaspokoić pragnienia swojego samolubstwa. A do czego prowadzi wypełnianie tych pożądliwości swego ciała? Zamiast pełnienia woli Bożej? Do pełnienia własnej woli. Ale czyli myślę, co powstaje? No powstaje samolubstwo, ale generalnie to łatwo ominąć, to samolubstwo. Na przykład powiedzieć, ale ja to nie robię dla siebie, ja to robię dlatego, żeby moje dzieci miały lepiej. A to też jest fragment samolubstwa, bo to są moje dzieci. No tak, ale to nie jest samolubstwo, to już jest dla dzieci. To też jest forma samolubstwa, właśnie o to chodzi. To są moje dzieci, to jest mój kraj, moje otoczenie, moje coś tam, ale to są moje. No. I zobaczcie, że te rzeczy zaczynają być ważniejsze od Boga. Czyli to jest... Ale to jest mój Bóg. Ja jestem na bieżąco, bo wczoraj dosłownie miałem dyskusję na temat właśnie tego drugiego przykazania i siódmego przykazania i tak dalej, odnośnie przykazań, tego nie róbcie sobie obrazów i tak dalej, więc miałem na ten temat dyskusję i sobie przypominałem tą kwestię, że to jest takie, że to jest czynienie bożków sobie, czyli wszystko, co zaczyna być ważniejsze od Boga dla nas, staje się dla nas bożkiem. Między innymi każda ulubiona nauka, współmałżonek może być bożkiem, dzieci, właśnie praca, cokolwiek, co jest ważniejsze od Boga. I tutaj czujcie i módlcie się, żeby te rzeczy nie stały się waszymi bożkami. Macie pokusy do tych różnych rzeczy, że to was ciągnie, żeby zaspokoić, że kariera, nie? Bo ja to nie dla siebie, ja to dla rodziny robię. Hazard, bo ja tutaj zdobędę szybko i będę miał dużo pieniędzy, to nie będę musiał pracować i będę mógł na Pana Boga tutaj robić. Nie? Wygram tam ileś i nie będę musiał pracować i tutaj będę mógł od razu mieć niby to środki na to, żeby działać dla Boga. Ale to pokusa, bo przez to ty tracisz te środki. I czas ci odciąga nerwy, możesz się zadłużyć i w ogóle. Tak? Czujcie i módlcie się, żeby te rozmaite skłonności, te bożki w was nie powstawały, nie pociągały. I macie tego ducha, który jest chętny i gorliwy, żeby wypełniać wolę Bożą, czyli żeby bronić przed tymi bożkami, które chcą się tam wytworzyć, ale ciało macie słabe. Ja myślę, że tutaj jest jeszcze druga myśl, taka podskórna, że są sytuacje, w których mamy wysokie ideały, bardzo wysokie ideały i czujemy, że rzeczywiście to są boskie ideały. I jesteśmy o tym święcie przekonani. I te ideały są tak piękne i wysokie, że my, że tak powiem, porywamy się na nie, bo chcemy je spełnić. Tylko
Tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te ideały to nie są na jeden dzień, na tydzień czy na miesiąc, tylko to są na całe lata, znaczy, że to te doświadczenia z nimi związane mogą trwać całe lata albo dziesiątki lat. I teraz ile siły starczy ci na to, kiedy twoje ciało zacznie ci odmawiać posłuszeństwa, kiedy ty chcąc poczytać artykuł zaczniesz zasypiać i będziesz 7 razy czytał to samo zdanie, a na końcu i tak usniesz. I stwierdzisz, nie ma sensu, pójdziesz spać. To są te no te alternatywy w tych wyborach, że jeżeli widzisz, że nawet jest coś bardzo pięknego, ale zdaj sobie sprawę, że twoje ciało jest słabe i niekoniecznie ono udźwignie ten ciężar, który chcesz wziąć na swoje barki. Dziękuję. No, dziękuję. Myślę, że to bardzo ważna myśl. Czy jeszcze ktoś do tego? Czyli bądź ostrożny w podejmowaniu wiążących decyzji. No. Tutaj wywołałeś we mnie pewną refleksję i tak sobie myślę, że możecie się ze mną zgodzić, że niektórzy ludzie ubzdurują sobie od czasu do czasu, że coś jest wolą Bożą i w związku z tym w to idą. I na przykład najważniejszą staje się dla nich praca na rzecz zwierząt, które no, na przykład schronisk dla zwierząt, bo trzeba pomagać wszystkim, bo wszystkie istoty są stworzone, no więc kotkom, pieskom i tak dalej, by trzeba zapewnić te jak najlepsze warunki, trzeba odkupywać te konie z rzeźni i tak dalej, nie wiadomo kiedy, zaczyna to im zapełniać cały ich czas. Pytanie, czy to na pewno jest wolą Bożą? Czy to nie są ich skłonności, które zostały podstępnie wykorzystane do tego, żeby ich dobre chęci przekuć w nieposłuszeństwo woli Bożej, w oddalanie się, że wola Boża jest inna, ale ja tutaj muszę, bo oni albo one, albo ono, cokolwiek by to nie było, jest tak ważną sprawą, że to musi być na pierwszym miejscu. Że mój kraj jest taki ważny, więc ja będę startował w wyborach i ja to zmienię, prawda? Ja zmienię Polskę, zmienię tutaj świat. Będę posłem, bo tylko teraz w polityce można coś zmienić. A tymczasem wiemy, że ten obecny porządek rzeczy ma zostać zniszczony. Dopiero w przyszłości będzie Królestwo Boże. Teraz jest Królestwo Szatana. Teraz tam no nie uda się przeprowadzić reform, które dadzą stałą ulgę dla ludu Bożego czy dla kogokolwiek, bo ten świat tak nie działa. Ten świat tak nie działa. Że to powoduje, że to ci przystawowie, prawda, którzy chcieli ulżyć ciemiężonemu Izraelowi od Faraona, a w rzeczywistości dodawali im ciężarów. Nie? Ci reformatorzy różni, którzy walczyli o to, żeby na przykład nie było, żeby była prohibicja, czyli żeby ludzie byli wolni od alkoholu. Do czego doprowadzili? Do tego, że ta szara strefa. Tak. No. No, a jak się. A teraz ostatnio było, że gdzieś że Kościół katolicki ktoś tam potępił jakiś spektakl, to co? To nagle wszyscy zaczęli na to chodzić, bo o! Został potępiony, czyli jest ciekawy. Przeciwne skutki osiągają ci, którzy z dobrych chęci próbują coś zrobić, co wolą Bożą nie jest. Oni często są święci przekonani, że mają rację. Albo myślicie, że ci z Ordo Iuris, czy ta Kaja Godek, czy inni tacy, to oni z perfidii tam
robią to, żeby ten rejestr wciąż wprowadzać i tak dalej, żeby było życie chronione od poczęcia, albo nawet wcześniej. To być może to jest ich idealizm, nie tylko czyste wyrachowanie. No to serc ich nie znamy. Ale czy to jest wolą Bożą? No nie, ale... No ale... Czego to prowadzi, to niestety, niestety widać, można sobie pomyśleć. Czy ktoś ma jeszcze jakieś myśli albo pytania? Bo w tym momencie bym kończył omawianie, bo już następny werset, no to będzie znowu na przynajmniej na pół godziny rozmowy, jak nie dłużej. Bracia Jacku, co ty myślisz na ten temat? Chyba musi mieć wyłączony mikrofon, albo wyciszył się. Siostro Gosiu, może ty? Muszę mikrofon włączyć. To ja myślę na ten temat. Tych działalności społecznych takich? No, ogólnie tego wersetu w tym kontekście. A jaki był werset? Bo teraz już mi wyleciał z głowy. Stójcie i módlcie się, abyście nie popali w pokuszenie. Aha. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe, ciało słabe. No tak, to tak, ja się też zgadzam, co mówiły, że właśnie ciało dąży do wygody, do komfortu i ten i nas odciąga od myśli o Bogu i tak dalej. To w ogóle to życie codzienne takie naokoło jest tak skonstruowane, żeby właśnie zająć się tymi rzeczami, a nie właśnie rozważać o Bogu, czy tam Pismo Święte czytać. Także mi się wydaje, że powinniśmy taką też samą dyscyplinę sobie znaleźć, że akurat, nie wiem, godzinę wieczorem, co by się waliło, paliło, trzeba poświęcić na tą łączność z Bogiem czas. Po prostu to innego wyjścia nie widzę, nie? Mówisz godzinę. Zobaczcie, drodzy bratesi, że to jest bardzo szczodre. Ja mówię tak przykładowo, nie? No. Brat... Ale oczywiście wie, jakim tam czasem dysponuje, nie? Najlepiej. Ale brat Roberts mówił o 15 minutach, żeby wbić klin w między swoje. No. Żeby chociaż 15 minut dziennie poświęcić na sprawę Boże. To jest to minimum, ale chodzi o to, żeby właśnie w ciszy posiedzieć, jakby taką, no, wejść w tą łączność trochę, taką koncentrację, no. Prawda? Modlitwę, no. Czy jakiś tam swój dialog wewnętrzny, czy inne rzeczy. No. Gdzie ideałem jest świętość, prawda? A co znaczy świętość? Że nasz cały czas... Dokładnie. 24 godziny na dobę. No ale tam szczególne 15 minut takie na ekstra, nie? Żeby poświęcić. Na typ, tak jak wolnie nam mówił, żeby się w swojej komorze zamknąć. No i oczywiście te zasady później stosować w naszym życiu. Też jest ważne. To się uczymy. Bracie Franciszku, coś próbowałeś powiedzieć? Ja chciałem tylko dodać, że w obecnych czasach to zamknąć się w komorze, to może być kojarzone, że uruchomić komórkę. Ale to też można, bo można sobie na tym coś innego, nie? Tak. Tylko się właśnie włączy YouTube'a i jakoś tak nie wiadomo kiedy zleciały 3 godziny, trzeba iść spać. No właśnie. No. Ale no, nie wiem, chociaż te 15 minut tak wyciszyć naprawdę na tą łączność. Nie? Ile by to nie było,
Kiedyś ktoś bardzo ładny miał taki przykład, że my powinniśmy być jak ta igła kompasu, że w momentach, w których nie jest nasza uwaga odciągana, to powinna się kierować do tego bieguna, którym jest Bóg. I że powinniśmy właśnie tak regulować się, żeby tak to było, że w momentach spoczynku, żeby się kierować na Boga. A tam w czasie pracy, no to oczywiście musisz się skupić na różnych rzeczach. No. Także to nie jest takie proste. Wymaga trochę dyscypliny, takiej postanowienia trochę. No. Przy czym trzeba też pamiętać, że wolą Bożą jest, że nasze ciała mają być wystarczająco wypoczęte, żeby dobrze spełnić Jego wolę. Mhm. Prawda? Bo i to jest też ważne. Siostra Gosia ma większe szanse, bo ona mieszka w Norwegii i tam te pole magnetyczne jest silniejsze. A, no tak, bo tam na północy. No i spokojniejszy tryb życia, nie? Nie jest tak nerwowo jak w Polsce. No. To też prawda. No, tutaj Norwegii są tacy, wie, wszystko spokojnie. No, jak do Polski przecież to wszyscy latają. Ja mówię, kurczę, mamy się. Po co wy tak latacie? Przecież to można tak na spokojnie zrobić. Zazdrościmy. Ja to się przyzwyczaiłam, nie? Że tu tak spokojnie jest. Oj, tak, tak. No dobrze, czy są jeszcze jakieś myśli do tego tematu? No to dziękuję. Wcale, zobaczcie, co to, dwa wersety mówiliśmy? Ale ileż tam myśli i myślę, że warto to zauważyć, czyli ten duch, czyli to usposobienie, czyli to nowe stworzenie, nowa wola, nowe serce, nowy umysł, które nam podpowiadają, że no to trzeba, bo to są rzeczy, które się Panu Bogu podobają, że my chcemy być obrazem Bożym, obrazem Chrystusa jak najbliżej, my to chcemy zrobić, ale ciało jest mdłe i dlatego trzeba pilnować. Starać się, żeby nie wchodzić w pokuszenia. Wpadanie to jest pół biedy, bo to jest coś, gdzie żeśmy właśnie, jak to było przywołane, jakiś dół był, wpadliśmy, dobra, trzeba z tego wyjść po prostu. A Bóg w pokuszeniu uczyni wyjście, więc spokojnie, bez nerwów, niech pokój Boży będzie w nas w każdym doświadczeniu, tam gdzieś jest wyjście, choćby się wydawało, że nie ma wyjścia, Pan Bóg je widzi i bez problemu, a nawet jeżeli miałoby to znaczyć naszą śmierć, no to szczególnie w przypadku spodzonych z ducha, to dla nich to było nawet korzystne z pewnych punktów widzenia, bo oni tak mieli poświęcić, musieli umrzeć, żeby to ich poświęcenie zostało dopełnione, żeby tym chrztem się ochrzcili, więc to było w pewnym momencie... Dobrze, dotąd, tyle wystarczy. Ważne, żeby to była śmierć ofiarnicza. No tak. Chociaż nawet śmierć ze starości w ich przypadku była ofiarnicza. Bo oni, ponieważ im rzeczywiście została przypisana zasługa, to oni nie musieliby wcale umrzeć, gdyby została ta zasługa, gdyby oni wykorzystali ten udział w zasłudze. Mm-hmm. Więc nawet jak umarli ze starości, to dlatego, że zużyli swoje ciała do takiego stanu, że już nie były w stanie dalej działać. Zużyli swoją cielesność. Tą, którą mieli po Adamie. A nie dlatego, że musieli, bo im było przypisane, że mają prawo do życia wiecznego. Więc skoro umarli, znaczy się nie skorzystali z tego. Ale no, w większości przypadków dla członków Kościoła to się niestety kończyło tragicznie. No. Ale nie u wszystkich, prawda? Apostoł Jan był członkiem Kościoła niewątpliwie, a zmarł ze starości, nie? Chociażby. Ale jako jedyny z tych apostołów. Dokładnie tak. Że wy nie liczcie na to, że to tak będzie w każdym przypadku. A jemu wcale też lekko nie było, nie? Jak na tej wyspie Patmos był, to nie dlatego, że chciał. No, bo tam był więźniem. Chyba skazany, nie? Bo też więziony był. No. Także. No. Nie ma lekko, kurczę. Dokładnie tak, nie ma lekko. Bardzo dobrze podsumowane.
Ja tutaj robię ten domek z piernika i Holender nie wychodzi tutaj. Bo syn ma ten, pomagam, bo on ma zadanie domowe. Jasne, no właśnie. Ale słucham tutaj, co mówicie. Dobrze, no. Ale i tak w tym momencie będziemy kończyli, bo mówię, nie chcę zaczynać następnej części, bo nas znowu, że tak powiem, pół godziny jak nic, jak nie dłużej będzie na temat tego. Natomiast już możecie się przygotować do tego. Będzie werset Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 13. Czyli jeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Ale to już następnym razem. Tutaj w tym momencie bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za dzielenie się swoimi myślami. No i zapraszam na za tydzień. Pytam, kiedy będzie to możliwe. Dobrze. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.